Witamy Państwa serdecznie. Witamy serdecznie wszystkich czytelników Histmaga. Naszym dzisiejszym gościem jest Mateusz Balcerkiewicz, redaktor Histmaga i autor najnowszego e-booka Wojna Jasia, polski żołnierz w walce z bolszewikami. E-book ten opowiada o bitwie Państwu. warszawskiej. Witamy serdecznie. Tytuł tego e-booka jest nieprzypadkowy i nieprzypadkowo ukazał się właśnie w tym roku, bowiem do takiego starcia między Rosją Radziecką a Polską doszło w dniach od 13 do 25 sierpnia 1920 roku, a więc już niebawem będziemy obchodzili stulecie wybuchu bitwy. Całe to starcie nazywane jest także cudem nad Wisłą. Czy możesz, Mateuszu, nam wyjaśnić, skąd taka nazwa i jak przebiegała cała bitwa? Oczywiście. No to zacznijmy może od tego, jak to się stało, że zwycięska polska armia, która była już tak naprawdę pod Kijowem, nagle znalazła się w sytuacji niemalże bez wyjścia pod Warszawą na granicy klęski. Jeszcze w końcówce maja znajdowaliśmy się właśnie pod Kijowem i wszystko wskazywało na to, że wojna przebiegnie po naszej myśli. Tak naprawdę pytaniem było to, gdzie się zatrzymamy, gdzie my będziemy się chcieli zatrzymać, a nie czy uda nam się przetrwać i obronić. Natomiast no może tutaj jeszcze dodam to, że polscy żołnierze byli nienawykli do przegrywania. Byliśmy przyzwyczajeni od zwykłego szeregowego podowódców do faktu, że przeciwnik przed nami ucieka. Poprzednie miesiące to tak naprawdę było jedno wielkie pasmo sukcesów. Nawet jeśli gdzieś na poziomie taktycznym polskie wojska przegrywały jakąś potyczkę, to jednak cały czas posuwały się na wschód. I ten marsz był jednoznacznie zwycięski. Polski żołnierz miał taką opinię o bolszewikach, że to jest taka niezorganizowana hołota, że każdy ich atak da się dosyć łatwo odeprzeć. I kiedy doszliśmy już do tego Kijowa, no to ta pewność siebie urosła już powiedzmy do takiego maksimum. Do tego stopnia, że niektórzy polscy dowódcy średniego i wyższego szczebla zaczęli sprowadzać sobie na front swoje żony. Więc mieliśmy tutaj we wspomnieniach opisane takie sytuacje, że najzwyczajniej w świecie dowódcy, którzy już byli pewni swego, pewni sukcesu, nie spodziewali się, że tam coś złego może się stać. Zabierali własnej wygody czy tam dla tych właśnie swoich żon, dzieci, po prostu tą rodzinę na front. I nagle niespodzianka. Okazuje się, że armia bolszewicka przegrupowała się i ruszyła z kontruderzeniem. Konna armia przełamuje nasz front i tutaj objawiła się cała trudność, cała niedoskonałość polskiego wojska, w zasadzie obu stron konfliktu, ale w tym wypadku strony polskiej. To znaczy, mieliśmy poważne problemy z utrzymaniem jednolitego frontu. Tak naprawdę łączność też w oddziałach w tamtym czasie opierała się w dużej mierze na gońcach, na takich łącznikach, którzy po prostu biegali pomiędzy oddziałami. Tych żołnierzy nadal było za mało, żeby tą jednolitą linię frontu utrzymać i dosyć łatwo można było takie oddziały rozdzielić. No i kiedy ta armia konna, bardzo mobilna, poradziła sobie z naszą linią frontu, udało jej się przełamać opór na pewnym odcinku, wejść na tyły, no to zaczął się poważny problem. No ponieważ Polacy mieli, niestety, było niestety poważne ryzyko, że znajdziemy się w okrążeniu. A poza tym z tyłu cały czas były te nasze przeładowane tabory, w których były i jakieś transporty zaopatrzenia, ale też oczywiście i ta ludność cywilna i te rodziny tych dowódców. Więc zaczęliśmy się cofać. Jak zaczęliśmy się cofać, okazało się, że przeciwnik był na tyle skuteczny i na tyle tą konną, mobilną armią operował skutecznie w połączeniu z siłami pieszymi, że nie byliśmy w stanie go zatrzymać. I tak naprawdę pochód, który wtedy się rozpoczął spod Kijowa, zakończył się dopiero pod Warszawą. To było około, jeśli dobrze liczę, 600 kilometrów w ciągu trochę ponad miesiąca, więc
Tempo było niesamowite. Jak opowiadał wtedy właśnie w swoich wspomnieniach Józef Piłsudski, tak naprawdę to nie była kwestia tego, że dzień poganiał dzień, tylko godzinę poganiała godzinę. Sytuacja zmieniała się tak dynamicznie. Nie udało nam się zatrzymać, tak jak pierwotnie planowano, przeciwnika na linii Bugu, więc gdzieś z początkiem czerwca stało się jasne, że linia obrony będzie musiała oprzeć się o Warszawę i tak naprawdę będzie to ostatnia szansa, żeby powstrzymać tego przeciwnika. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że polska armia była mocno osłabiona już tym ciągłym odwrotem i była to ostatnia szansa, żeby się przegrupować i zadać przeciwnikowi cios. A drugi powód był taki, że Warszawa była centrum odrodzonej Rzeczypospolitej i jej upadek prawdopodobnie kończyłby w sposób faktyczny ten konflikt. Więc w sztabie gdzieś z początkiem sierpnia zaczął się rodzić plan. Plan był taki, żeby armię ochotników, która w międzyczasie została powoływana, rzucić na przedpola Warszawy razem z częścią jednostek i tymi siłami zatrzymać przeciwnika. Jednocześnie pozostałe części wojska na południu od Warszawy w rejonie Wieprza przegrupują się i zorganizują do kontrataku. I w tym sposobem uda nam się zaskoczyć przeciwnika i być może wyjść z tej trudnej sytuacji. I było to zagranie bardzo ryzykowne, bo tak naprawdę opierało się na tym, że żołnierz niewprawiony, ten ochotniczy, utrzyma tą linię pod Warszawą. Oczywiście tam ze wsparciem jednostek, które walczyły dłużej, ale ten czyn ochotnika tutaj miał odgrywać bardzo, bardzo ważną rolę. No i w tym sposobem dochodzimy do 13 sierpnia, kiedy ta bitwa się zaczęła. Polacy oczywiście bronili się zażarcie, ale jednak cały czas się cofali. Natomiast już po dwóch dniach, 15 sierpnia, w zasadzie już w nocy z 14 na 15 sierpnia, okazało się, że faktycznie ten napór przeciwnika udało się zatrzymać i nawet udało się temu przeciwnikowi odpowiedzieć. Północny odcinek frontu obrony Warszawy, którym dowodził Józef Haller, o czym nie każdy wie, miał rozkazy nie tylko pasywnie się bronić, ale też w miarę możliwości przejąć inicjatywę i odpowiedzieć kontratakiem. I faktycznie tak się stało. Daliśmy radę od 15 sierpnia w jakimś stopniu kontratakować i odzyskiwać te pierwsze linie obrony, które traciliśmy 13 i 14 sierpnia. Jednym z takich symboli oporu właśnie w tych dniach był porucznik Stefan Pogonowski, który zresztą został później nagrodzony Orderem Virtuti Militari, który poprowadził pierwszy batalion 28 Pułku Strzelców Kaniowskich do kontrataków właśnie w nocy z 14 na 15 sierpnia, czym kompletnie zaskoczył przeciwnika i przejął inicjatywę. Tutaj ciekawostka też jest taka, że ta decyzja nie była ustalana z górą, on to zrobił samorzutnie. Po prostu wykorzystał okazję, która się nadarzała, podjął taką decyzję i odniósł sukces. Przy czym niestety sam zginął. No, oczywiście mamy też księdza Ignacego Skorupkę, jego bohaterską śmierć, wokół której też narosło kilka mitów. No, niemniej jednoznacznie była to śmierć bohaterska, też jeden z takich symboli tych sierpniowych walk. No i po 15 sierpnia, kiedy udało nam się przyjąć tą inicjatywę, 16 sierpnia ruszyła kontrofensywa z Nadwieprza. Udało się tego przeciwnika zaskoczyć, okrążyć i odeprzeć. Reszta oczywiście już jest historią, ale postaram się już tutaj nie rozwodzić nad tym. W razie czego zainteresowanych odsyłam do podręczników czy też do mojej książki. Natomiast dlaczego cud? Jedna z teorii na ten temat, dlaczego zostało to okrzyknięte cudem nad Wisłą, jest taka, że po prostu przeciwnicy Piłsudskiego
chcieli jakoś umniejszyć ten sukces jego sztabu, ten sukces wojskowy i przypisać tutaj ten sukces jakimś czynnikom nadprzyrodzonym. Nie wiem, czy faktycznie tak było, niemniej na tym polu również narastało wiele mitów, łącznie z tym, że były takie relacje o bolszewikach, którzy mieli widzieć rzekomo Matkę Boską i aniołów latających nad polem bitwy. No, nie nam rozstrzygać, czy tak było, niemniej takie historie też się pojawiały. Natomiast na kanwie tych historii pojawiały się już zupełnie fantazyjne mity. Jeden z takich, który mi się obił o uszy, był na przykład taki, że polskie lotnictwo projektorami specjalnie nad walczącymi wojskami wyświetlało anioły i Maryję, żeby wystraszyć przeciwnika, co oczywiście no, jest czystym absurdem, niemożliwym tak technicznie do wykonania, jak i z historii wiemy, że tak po prostu nie było. No niemniej sam uważam, że takim największym aspektem cudownym tutaj była jednak ta mobilizacja społeczeństwa. Nam się już utarło tak myśleć o tym, że to jak jest wojna, to tak cały naród walczył, a to tak nie do końca wtedy było. Bardzo długo, kiedy toczyliśmy tą wojnę na wschodzie w 20 roku, to no, życie w Warszawie, w okolicach, na zapleczu toczyło się normalnie. Nawet w relacjach, w dziennikach żołnierzy często są takie gorzkie zapiski, że my tutaj się wykrwawiamy, my walczymy, oddajemy krew za ojczyznę, a Warszawa gra sobie w totalizator sportowy i czyta wiadomości z gazet. A tymczasem, kiedy to zagrożenie bolszewickie stało się realne, kiedy było to realne ryzyko, że Warszawa padnie, ta mobilizacja w związku z Armią Ochotniczą, ale nie tylko, bo i ludność cywilna, była olbrzymia. Po pierwsze właśnie ci ochotnicy, po drugie ludność, która przygotowywała też te umocnienia Warszawy, po trzecie też takie elementy jak szpitale polowe, w których wiele osób pomagało, czy chociażby kwestia tego, że wielu ludzi wyprzedawało swoje majątki, oddawało swoje kosztowności, żeby wspomóc jakoś nasz czyn zbrojny pieniężnie też. Oczywiście. Mateuszu, a skąd taki tytuł? To jest też ciekawostka. Wojna Jasia. To generalnie wszystkie wydarzenia, które opisujesz w swojej książce, te, które rozgrywały się na froncie, właśnie przedstawiasz z punktu widzenia, z perspektywy zwykłego szeregowca i jego towarzyszy broni, czyli tak zwanych jasiów. Dlaczego właśnie tak nazywano uczestników Bitwy Warszawskiej? Skąd to się wzięło? Sama koncepcja tytułu, bo od tego zaczęłaś, samą koncepcję zapożyczyłem sobie od pani Catherine Merridale, która napisała książkę pod tytułem Wojna Iwana. Na temat właśnie życia codziennego żołnierza sowieckiego, rosyjskiej armii z czasów II wojny światowej. I właśnie to była, myślę, taka moja główna inspiracja w ogóle do napisania Wojny Jasia. To znaczy, ona chciała oddać takiego ducha tej armii sowieckiej z czasów II wojny światowej i ta bliskość tego żołnierza w jej książce była dla mnie niezwykła. Było to dla mnie bardzo inspirujące i pomyślałem, że no skoro interesuję się rokiem 20 i okolicami, polskim wojskiem, dlaczego nie napisać by czegoś takiego o naszej armii z tego okresu. Natomiast dlaczego Jasia? We wspomnieniach znalazłem określenie właśnie Jasie, które stosowali oficerowie różnego stopnia wobec szeregowych strzelców. Było to takie określenie na wpół żartobliwe, na pół lekceważące, ale również z dużą dozą sympatii. No i oznaczało ni mniej, ni więcej tyle, co typowego szeregowca. Stąd właśnie ten Jaś. Między innymi można powiedzieć, że to był taki odpowiednik Jana Kowalskiego z 1920 roku. Między innymi na przykład ten Jaś pojawia nam się też w piosence Rozkwitały pąki białych róż, wróć Jasieńku z tej wojenki już. Tutaj też właśnie to mamy. To teraz przejdźmy jeszcze płynnie do twojego stroju, który też nie jest przypadkowy, prawda? Ponieważ działasz w grupie rekonstrukcyjnej. Dokładnie.
i to jest Towarzystwo Historyczne roku 1920. Czy to właśnie dlatego Tak, zgadza postanowiłeś się. się zająć opisaniem dziejów żołnierzy walczących z bolszewikami, tak? To jest ta inspiracja? Powiedzcie Tak, coś w ogóle poniekąd. o tej grupie rekonstrukcyjnej, którą się zajmujecie. Można powiedzieć, że moja pasja do roku 20 i tych okolic zaczęła się dopiero po wstąpieniu do tej grupy. Tak naprawdę mi się rekonstrukcje podobały, odkąd byłem mały, no to łączyło się też z moimi zainteresowaniami ogólnohistorycznymi. No i zawsze chciałem do takiej grupy dołączyć i tak się zdarzyło właśnie, że na studiach poznałem tutaj kolegów, którzy do takiej grupy należeli. Więc stwierdziłem, no nieważne co za okres, mało jeszcze wtedy na ten temat wiedziałem. Prawdę mówiąc, myślałem, że jak o tym marzyłem, że to będzie jakaś bardziej druga wojna światowa, ewentualnie jakieś, nie wiem, wojska napoleońskie, ale padło na rok 20 i tak właśnie trafiłem do grupy. No i mimo tego, że początkowo nie był to jakiś dla mnie szczególnie pasjonujący okres w historii Polski, tak szybko, kiedy zacząłem drążyć, okazało się, że stało się to po prostu moim konikiem, moją ulubioną epoką, gdzie zacząłem odkrywać po prostu ten niesamowity świat, można powiedzieć, takiego polskiego dzikiego zachodu z lat 18-20. No i tak właśnie zacząłem ten temat drążyć. To też było właśnie w ramach studiów. A jeśli chodzi o samą grupę rekonstrukcyjną, no to tak, grupa oczywiście, tak jak wspomniałaś, nazywa się Towarzystwo Historyczne Rok 1920. Działamy już ponad 10 lat. Mamy na koncie kilka takich większych sukcesów. Grywamy w filmach z takich ostatnich produkcji, to na przykład serialowy i filmowy Bodo. Pracowaliśmy chociażby przy promocji nowego sezonu serii Bogusława Wołoszańskiego. Prowadzimy lekcje w szkołach dla uczniów, czasami pokazy otwarte w ramach jakichś pikników, oczywiście również rekonstrukcje historyczne, takie bardziej bojowe. No i w zasadzie każdą możliwą okazję, gdzie ktoś nas zaprosi, my się bardzo chętnie pokazujemy, dzielimy tą naszą pasją i wiedzą o historii. Mam w naszych szeregach oprócz członków takich pokazujących żywe sylwetki, mamy też na stanie karabin maszynowy Hotchkiss wzór 1914, ciężki karabin maszynowy z czasów I wojny światowej, który walczył również w wojnie polsko-bolszewickiej. Mamy samochód pancerny Ford FTB, czyli pierwszy polski samochód pancerny, który powstał właśnie w 1920 roku. Mamy też motocykl z epoki, no i staramy się też oczywiście poza takimi działaniami na zewnątrz sami dla siebie też tą wiedzę poszerzać. Odtwarzamy też kulturę materialną tamtej epoki, zawsze to też jest dla nas przygoda, kiedy uda nam się znaleźć jakiś zabytek, czy to jakiś taki zdezelowany, czy w trochę lepszym stanie, odnowić go, zadbać, włączyć do kolekcji, później pokazywać ludziom. Mateuszu, a jak ten rok, jeżeli chodzi o rekonstrukcję historyczną, to jest rok trudny, niewątpliwie, przez koronawirusa. Czy szykuje się jakaś rekonstrukcja? No to jest ciężkie pytanie. Prawdę mówiąc, jeszcze te pół roku temu zapowiadało się, że oczywiście jak to stulecie, będzie to sezon niezwykle obfity, rekordowy, jeśli chodzi o rekonstrukcję. Tak naprawdę mieliśmy wtedy poobstawiane już przez wszystkie te miesiące wakacyjne i wrzesień, praktycznie wszystkie weekendy, a nawet w tygodniu. Miała być defilada 15 sierpnia też, no ale niestety koronawirus te plany pokrzyżował. Tak naprawdę z tych pierwotnych planów wszystko się wykruszyło, natomiast mogę powiedzieć, że na ten moment wygląda na to, że jednak niewiele, bo niewiele, ale kilka imprez tematycznych z tym związanych, w tym rekonstrukcje bojowe się odbędzie. No i tutaj co do szczegółów, to już zapraszam na profil Towarzystwa Historycznego Rok 1920, tam wszystkie informacje, kiedy jakaś impreza zostanie ogłoszona, będą się pojawiać. No jak jest Magu też. Będziemy o tym z pewnością pisać. Magu też, oczywiście. A powiedz mi, skąd czerpałaś inspiracje i przede wszystkim źródła do napisania swojej książki?
bo to też jest ciekawostka i może też pomóc czytelnikom, którzy chcieliby się zająć też zgłębianiem tego okresu, tego zagadnienia, no pomóc. No, w pierwszej kolejności były to książki podrzucane mi przez starszych, bardziej doświadczonych kolegów z grupy. No, takim dla mnie przynajmniej najbardziej inspirującą rzeczą zawsze były te pamiętniki i dzienniki żołnierzy. Wbrew pozorom została ich wydana całkiem spora ilość, i to zarówno formacji piechoty, jak i kawalerii, niższych stopniem żołnierzy, starszych stopniem żołnierzy, więc jest w czym wybierać. Wracamy do rozmowy z Mateuszem Balcerkiewiczem, który opowiada o wojnie Jasia. Kolejną taką ciekawostką dla Państwa z pewnością będzie informacja na temat kulinariów. Czym żywili się żołnierze na froncie, ponieważ zwykło się przyjmować, że no, tak naprawdę jedli tylko grochówkę i żywili się czerstwym chlebem, przepraszam, ale tak nie było. Okazuje się, że ich jadłospis był całkiem urozmaicony. Co Mateusz najczęściej jedli? Z tym żywieniem to w ogóle była ciekawa sprawa o tyle, że dla wielu osób perspektywa najedzenia się i świadomość tego, że to jedzenie w ogóle będzie, była jednym z decydujących czynników, kiedy decydowali się wstąpić do wojska. No, musimy mieć świadomość, że ta armia formowała się po I wojnie światowej, kiedy nasze ziemie były zdewastowane tym konfliktem, gdzie był deficyt tego jedzenia, był powszechny głód i tak naprawdę ta pewność, że w ten czy w inny sposób będzie się najedzonym, no, była rzeczą, która przekonywała do tego wojska, bo no, cywile nie zawsze mogli liczyć na to jedzenie, a żołnierze, jeśli nawet nie ze względu na zaopatrzenie, które im się należało, to zawsze ten karabin w ręku jakimś argumentem był, co no, niestety jest smutną rzeczywistością. A co do samej diety, co do tego jedzenia, no to była bardzo różnorodna. Może jeśli chodzi o taką kuchnię kompanijną, to te rzeczy, które się tym żołnierzom tak na co dzień należały, no to nie były jakieś może szczególnie wyjątkowe. No to zazwyczaj to był jakiś chleb, rzadziej mięso, częściej warzywa. W zasadzie w większości dokładnie to, co jedli cywile, z tym, że tutaj starano się, żeby to jedzenie było faktycznie wysokokrwne, ze względu na to, że ci żołnierze wykonywali duży wysiłek, a więc no, palili te kalorie, musieli mieć siłę biegać, walczyć, maszerować. Tak naprawdę, ponieważ całe wojsko było w tych latach 18-20 cały czas improwizowane, tak samo i kuchnia była często improwizowana. Kiedy te wojska zapuszczały się gdzieś tam dalej w te rejony wschodnie, w tych warunkach frontowych, to często nie polegano na dostawach z tyłów, tylko po prostu na zakupach żywności od lokalnych mieszkańców. Czasami te zakupy były dobrowolne, czasami po prostu była to rekwizycja, zazwyczaj w zamian tam wręczano jakieś kwity, które teoretycznie później ci gospodarze powinni móc za nie dostać pieniądze. Praktyka była różna, natomiast często tym żywieniem żołnierzy poza taką kuchnią kompanijną zajmowali się po prostu gospodarze, u których tacy żołnierze byli rozkwaterowani, bo jeśli żołnierze przychodzili stacjonować do wsi, do miasta, to tam odpowiednie osoby decydowały o kwaterunku, o rozmieszczeniu tych żołnierzy po poszczególnych domach. Zwykle odbywało się to tak, że jakaś grupa żołnierzy mieszkała pod jednym dachem z daną rodziną, czy to w chacie, czy to w jakimś domu. No i ta rodzina była zobowiązana w jakiś tam sposób utrzymywać tych żołnierzy, czy tam prać ich bieliznę, a oprócz tego również gotować. No i jeśli tacy żołnierze dobrze trafili, no to mogli się całkiem porządnie najeść domową kuchnią. We wspomnieniach pojawiają się i ciastka, i ciasta, pierogi, no w zasadzie wszystko, co tylko kuchnia z tamtego okresu mogła sobie, co mogła zaoferować.
Taką ciekawostką, na którą się natknąłem, studiując te różne wspomnienia, było też to, że żołnierze często oprócz tej oficjalnej, że tak powiem, drogi napełnienia żołądków, często też we własnym zakresie zaspokajali takie potrzeby. Z jednej strony były jakieś takie kantyny żołnierskie, stołówki, gdzie w warunkach polowych też mogli sobie coś ci żołnierze za żołd czy jakieś tam swoje pieniądze dokupić, ale częściej zdarzało się, że też żołnierze bezpośrednio handlowali z samą ludnością cywilną. Nieraz kradli też oczywiście jak najbardziej, to też była rzeczywistość wojenna, ale też często było tak, że ci żołnierze jakoś uważali to jedzenie za dobro wspólne, to znaczy organizowali się w jakąś grupę i na przykład składali się na kilka kur, świniaka czy co tam innego było i później jedna czy dwie osoby to przyrządzały, kiedy pozostali tam odpoczywali, później się zamieniali. Bywały też takie ciekawe przypadki, o tym na przykład pisał fiński ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej Karlo Kurko, gdzie po prostu dowództwo było o wiele lepiej zaopatrzone od szeregowców, więc oni postanowili tam się zabawić w złodziei i własne dowództwo podstępem świni pozbawili. Kiedy indziej opisywał też taki dosyć śmieszny epizod, gdzie zobaczyli pasieki, zamarzyło im się miodu, więc stwierdzili, że po prostu wejdą, zdejmą dach z ula i zabiorą ten miód, no ale nie przewidzieli oczywiście tych pszczół, które tam na nich wyleciały, bo to byli ludzie, którzy no niestety z ulami byli nieobyci, więc skończyło się na tym, że byli strasznie pokąsani, no i niestety tego miodu się nie najedli. No oczywiście w warunkach takich polowych, czysto frontowych, kiedy tam trzymali linię w jakimś okopie na placówce, no to tutaj byli już tylko i wyłącznie uzależnieni od jakichś dostaw z tyłów. No i tutaj była to też kwestia po prostu tego, czy kuchnia dojedzie, czy nie dojedzie. Jeśli nie dojedzie, no to żołnierze głodowali. Mówiłeś też, że czasami sobie gotowali, ale też czas sobie inaczej urozmaicali, prawda? Wtedy, kiedy nie musieli akurat bić się ze sobą nawzajem, no to też niejednokrotnie doskwierała im nuda. Jak sobie radzili z nudą? Jak sobie ten czas urozmaicali? No tutaj myślę, że pomysłów było tyle, ilu żołnierzy. No oczywiście takie najpowszechniejsze metody to były oczywiście standardowe wszelkie używki, czyli alkohol, papierosy, przygodny seks, o czym też właśnie więcej w mojej książce można przeczytać. Ale też pojawiały się zabawy bardziej wyrafinowane, na przykład wpadło mi kiedyś w ręce zdjęcie, ono co prawda pochodzi z czasów legionowych, ale myślę, że coś podobnego mogło się dziać też i w latach 18-20. Mianowicie na zdjęciu żołnierze wymyślili sobie swoje własne kręgle, podrywali od jakiegoś krzesła czy tam innego stołu nogi, powbijali je w piach w ziemię i do tego mieli cegłę, rzucali tą cegłą w te powbijane nogi od stołu i w ten sposób sobie zaimprowizowali w warunkach polowych kręgielnie. Więc takie zabawy były. Inną taką ciekawą formą spędzania czasu wolnego były po prostu różnego rodzaju zabawy, takie biesiady, które organizowali we własnym zakresie, kiedy stali gdzieś tam właśnie na kwaterze, nie byli w warunkach bojowych. I wyglądało to w taki sposób, że grupa żołnierzy, która postanowiła wydać taką zabawę, szukała miejsca, mogło to być na przykład jakaś lokalna sala, większa, przeznaczona do zbiorowisk, czy jakaś gospoda. Zbierali składki na alkohol, na jedzenie, zapraszali ludność cywilną, w tym przede wszystkim oczywiście mile widziane były kobiety, bo wiadomo, że ten żołnierz na froncie między kolegami fajnie, ale za tymi kobietami też oczywiście tęsknili i chcieli poznawać, a to była jedna z takich niewielu okazji, kiedy faktycznie mogli. No i w ten sposób się od czasu do czasu bawili. Zdarzały się też takie różne imprezy okolicznościowe, przy których zawsze
wiadomo było, że po prostu impreza jakaś będzie. No i między innymi z takich naczelnych obchodów to co roku obchodzono imieniny marszałka Piłsudskiego, wodza, świętowano bardzo też Wielkanoc, Boże Narodzenie. No i w ten sposób właśnie sobie spędzali czas. No była oczywiście też prasa, o czym też no więcej. Właśnie, jakie tytuły prasowe wtedy funkcjonowały, powiedzmy? No, było oczywiście mnóstwo tytułów prasowych, takich stricte cywilnych, które w ten czy w inny sposób do wojskowych również na front docierały. Natomiast przy okazji wojny powstawało też co nieco takich tytułów albo przeznaczonych stricte dla żołnierza, albo też o takim profilu, można powiedzieć, dla każdego czytelnika, ale jednak bardzo mocno afiszujących się z tym, że tutaj wspierają Armię Polską, że jakoś tak nawiązują do tego wojska. No i na przykład jednym z takich starszych tytułów jest Wiarus. To jest w ogóle ciekawy tytuł o tyle, że on powstał, on jest starszy w ogóle niż samo Wojsko Polskie, bo on powstał, jeśli dobrze pamiętam, jako czasopismo polskich jeńców, gdzieś tam w obozach zaborczych. No i później w 18, 19, 20 roku i kolejnych był kontynuowany. On się skupiał głównie na takich artykułach, można powiedzieć, które miały za zadanie pouczyć tych żołnierzy, jak lepiej walczyć, jak się lepiej obchodzić z bronią, z wyposażeniem, ale też tutaj pojawiały się artykuły historyczne o jakichś wielkich wodzach XVI-XV-wiecznych polskich, wspomnienia o powstańcach styczniowych, czasami w tej tematyce też jakieś opowiadania historyczne, no i tego rodzaju treści. Drugim takim tytułem bardzo powszechnym wśród żołnierzy, który zresztą się ukazywał później po wojnie polsko-bolszewickiej bardzo długo i chyba nawet pismo o tym samym tytule było w PRL-u, chodzi mi o żołnierza polskiego. I to można powiedzieć, ten żołnierz polski to było takie pismo najbardziej uniwersalne. Ono aspirowało do miana takiego pisma, takiego starszego brata, który odtworzony przez żołnierzy dla żołnierzy, gdzie oprócz tych treści, o których mówiłem poprzednio, publikowano też listy samych tych żołnierzy, ich propozycje, jakichś kolejnych tematów, jakieś sprawy, które chcieli poruszyć, którymi się interesowali. Do redakcji Żołnierza Polskiego wysyłano różne zapytania, redakcja starała się pomóc. Przez to pismo też na przykład koledzy poszukiwali swoich zaginionych towarzyszy, nieraz właśnie ze skutkiem. Czasami zaginieni towarzysze sami wysyłali takie oświadczenie właśnie do żołnierza polskiego, że tutaj strzelec taki a taki odnalazł się, żyje, jest w szpitalu i melduje kolegom, że wszystko dobrze, żeby się nie martwili. Jeśli chodzi o jeszcze jakieś inne takie pisma, no to mieliśmy bardziej humorystycznego Łazika, który był, no, powiedziałbym, takim pisemkiem niższych lotów, gdzie był taki humor na tle seksualnym, na tle jakichś stereotypów, różne takiego niższego lotu wierszyki, jakieś, tutaj pojawiały się też rysunki, to był taki też twór bardzo mocno podszyty propagandą, ale no niemniej był zawsze źródłem jakiegoś dowcipu, humoru dla tych żołnierzy. Były też takie pisma jak na przykład Front, które już były takie bardziej informacyjne, publicystyczne, tam się pojawiały wieści ze świata, z kraju, tutaj się też już, to było widać, że tutaj to było takie pismo skierowane też do ludności cywilnej, ponieważ tutaj pojawiały się też ogłoszenia w rodzaju sprzedam zakład krawiecki, kupię to, zgubiłam tamto, więc tutaj było widać, że to czytali też cywile. Czyli była taka duża różnorodność, ale to też jest doskonałe źródło dla badaczy dziejów, prawda? Do odtwarzania tych wydarzeń, które wówczas miały miejsce. Tak, ja w ogóle myślę, że to jest jedno z takich źródeł bardzo niedocenianych, zapomnianych, a jednak ta prasa, zwłaszcza wojskowa, grała no, ważną, kluczową rolę w spajaniu tego podzielonego bądź co bądź Wojska Polskiego w latach 18-20. Oczywiście. Powiedz nam, Mateuszu, czy taką rzecz, czy żołnierze mieli prawo do urlopu? Czy mieli taką możliwość urwania się z wojny na przykład?
W dowolnym momencie niestety nie. Natomiast faktem jest, że żołnierzom regulaminowo przysługiwał po 4 miesiącach urlopu 2-tygodniowy wypoczynek. No i tutaj faktycznie we wspomnieniach widać, że oni byli wysyłani na te tyły do tej rodziny, żeby tam pozałatwiać swoje sprawy, żeby wypoczęli. No natomiast to też było tak, że no musiała na to pozwalać sytuacja frontowa, bo z newralgicznych punktów frontu, kiedy dzieje się dużo, wiadomo, że taki żołnierz raczej się nie miał szansy zabrać na tyły do rodziny. Podobnie jeśli na przykład w oddziale czy w okolicy panowała jakaś choroba, jakaś zaraza, bo też w tamtym okresie przez wojsko i przez w ogóle społeczeństwo polskie przetaczały się różne zarazy, w tym no, najsłynniejsza oczywiście grypa hiszpanka z tamtego okresu. No i jeśli coś takiego miało miejsce w oddziale, no to żołnierz absolutnie do wyleczenia, do tego do czasu, aż cały oddział, cała okolica przejdzie kwarantannę, nie miał co liczyć na to, że wróci na tyły. Ale z drugiej strony mogło się zdarzyć też tak, że trafił mu się wyjazd na tyły nieplanowany. No oczywiście najbardziej taka oczywista droga, jaka może przychodzić do głowy, to kiedy został ranny, no to siłą rzeczy urlop mu się należał, chociaż niekoniecznie myślę, że to musiał być jakiś wymarzony sposób dostania się na tyły, ponieważ chociażby no, Mieczysław Lepecki opisywał, jak to wyglądało. Po pierwsze kilka godzin po takim trafieniu można było leżeć gdzieś tam w trawie, w polu, czekając na pomoc, czy nadejdzie, czy nie nadejdzie. Później się można było spędzić nawet tygodnie w jakimś obskurnym wagonie bez jakiejś większej pomocy medycznej, gdzie tam no, ryzyko jakiegoś zakażenia było straszne, już nie mówiąc o takich no, strasznych rzeczach, które tam opisywali, łącznie z tym, że byli żołnierze, którzy byli jakoś ciężej ranni, nie mogli się poruszać, no wiadomo, tamte potrzeby fizjologiczne musieli jakoś załatwiać, więc niestety w tym wszystkim leżeli, no to jest ten ciemniejszy aspekt wojny. Ale wracając do tematu, mogło się też zdarzyć tak, że zostali wysłani na tyły, było takie określenie dla poratowania zdrowia i to niekoniecznie musiało wiązać się z raną, to mogło się wiązać na przykład ze słabym stanem psychicznym czy z jakimkolwiek innym powodem uznanym tam przez dowództwo. Nie wiem, może się w domu na przykład urodziło dziecko, to czasami wyjątkowo zdarzało się, że taki żołnierz mógł dostać przepustkę. No i oczywiście też z różnych powodów wyjazdy służbowe, choć tutaj to raczej podoficerowie, oficerowie, a nie szeregowi strzelcy. Oczywiście. Już tak podsumowując całą naszą rozmowę, tą dwuczęściową, można powiedzieć, że w publikacji Wojna Jasia, polski żołnierz w walce z bolszewikami, przedstawiasz obraz takiego typowego szeregowego żołnierza. Przedstawiasz życie codzienne, problemy, z jakimi się na co dzień musiał mierzyć, no i sytuacje, jakie go spotykały. Co jeszcze możemy przeczytać w twojej książce, tak w paru słowach? Dla kogo ona jest najbardziej właściwie kierowana, dedykowana? Komu jest ta publikacja? Przede wszystkim powiedziałbym, że jest to publikacja dla wszystkich ludzi, których fascynuje mikrohistoria, życie codzienne i takie losy zwykłych ludzi. Bardzo zależało mi właśnie na takim podejściu. Jest to książka na pewno dla osób, które fascynuje świat sprzed 100 lat, świat, który być może tak na pierwszy rzut oka wydaje się nam oczywiste, że go znamy, rozumiemy, ale tak naprawdę okazuje się, że jest bardziej zagadkowy, niż mogłoby się nam wydawać. Oczywiście polecam też tą książkę wszystkim zainteresowanym rokiem 20, żołnierzem polskim z tamtego okresu. Myślę, że też koledzy rekonstruktorzy, którzy może mniej mieli okazję zapoznać się z tym okresem, znajdą tutaj kilka ciekawych informacji dla siebie, w tym jakieś tam wypisy z regulaminów czy ciekawostki właśnie ze sposobu, stylu życia tych żołnierzy. Oczywiście historyków wojskowości również zapraszam, z tym, że tutaj uczulam, że jest mniej takiego stricte wojskowego spojrzenia, a więcej tak powiedzmy takiego spojrzenia humanistycznego na żołnierza jako człowieka. Dziękujemy Mateuszu serdecznie. Jeszcze mogę dodać, za przemiłą rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję proszę Państwu. Bardzo. No i oczywiście książka, gdzie możemy kupić? Też warto wyjaśnić.
Książka może Publikacja być. Mateusza Bateczki. To proszę, to ty mów. Książkę można kupić przez portal histma.org. Książka nazywa się Wojna Jasia, polski żołnierz w walce z bolszewikami. Można ją zamówić obecnie w formie e-booka przez stronę histma.org. Do tego też serdecznie Państwa zapraszamy. Dziękujemy za obecność Państwa podczas naszej rozmowy. Przepraszamy raz jeszcze za te problemy techniczne. Mamy nadzieję, że w przyszłości już nie powtórzą się nigdy więcej. Dziękujemy Ci, Mateuszu. Dziękuję również. Dobrego wieczoru Państwu życzymy. Do usłyszenia.